Cześć, siemanko, witam was serdecznie. Jak możecie zauważyć, zima odeszła, przyszła odwilż, więc tak naprawdę myślę, że to co leży, to w ciągu tygodnia spłynie, zrobi się ogrom błota. Dzisiaj przychodzę do was z takim nietypowym pytaniem i tematem, czy warto montować bufor do pompy ciepła i czy w ogóle warto montować bufor do ogrzewania i czy warto ten bufor montować również przy innym źródle ciepła. Bo uważam, a ja osobiście, że są i plusy, i minusy posiadania owego buforu, w moim przypadku przy pompie ciepła. Teraz pytanie, czy zaczynamy od plusów, czy minusów. Uważam osobiście, że ogromnym plusem na pewno przy pompie ciepła posiadanie bufora w przypadku defrostu, czyli pomaga on pompie przy defroście. Oczywiście są też zwolennicy, że jeżeli mamy ogrzewanie podłogowe i duży zład wody, to tego bufora nie wstawiać. Ale przy tym właśnie defroście on robi troszkę za sprzęgło, więc na pewno jest to na plus. Nie wiem, jak to się odbywa przy innym źródle ogrzewania. Ogólnie przy pompie jest taka zasada, że jeżeli już wstawiamy bufor, to na jedną moc jakby pompy przypada od 10 do 15 litrów bufora. Czyli jeżeli mamy dziesiątkę, no to minimum 100 litrów bufor. U mnie osobiście jest wstawiona stówka ze względu na to, że po prostu po pierwsze nie było miejsca, po drugie był on wstawiony ze względu na to, żeby po prostu zrobić przy defroście lżej dla pompy. Nie jest to oczywiście źródło magazynowania tej energii i oddawania w późniejszym terminie, ponieważ ten bufor jest za mały. Trzeba byłoby wstawić, nie wiem, z 1000 litrów, żeby to miało sens i pewnie by się to sprawdziło przy innym źródle ogrzewania. Powiem wam taką ciekawostkę. Osobiście kiedyś jeszcze rozważałem nie montować pompy i zamontować bufor właśnie 1000 litrów lub dwa bufory po 1000 litrów, żeby zrobić taki właśnie duży magazyn ciepła i zrobić to na grzałki, grzać to w taryfie nocnej, a oczywiście założyć panele na starych zasadach i po prostu mieć taryfę tą G12, panele na starych zasadach i wtedy w nocy nagrzewać, w dzień, żeby te bufory oddawały te ciepło na dom. I od tego pomysłu odszedłem ze względu chyba na to, że... Oczywiście od tego pomysłu odszedłem ze względu na to, że dużą jakby część pomieszczenia musiałbym oddać typowo dla kotłownie, a że nie mam piwnicy, to po prostu nie chciałem tej powierzchni oddawać i jak maksymalnie ją wykorzystać. Patrząc teraz na to, co się dzieje z prądem, na te limity, to myślę, że troszkę miałbym problem, ewentualnie musiałbym na pewno... Wtedy planowałem moc dziesiątkę paneli, to musiałbym na pewno to podwoić. Dla osób, które myślą, dlaczego musiałbym teraz to podwoić, gdybym miał takie źródło, jakie pierwotnie, o którym myślałem, to ze względu na to, że po prostu po przekroczeniu limitu dalej musiałbym mieć stałą cenę za prąd i pewnie poszedłbym wtedy trochę z torbami, ale nie mam tego, więc mam pompę. O dziwo, połączyłem sobie tą kotłownię, jak wiecie, razem z pralnią. Więc chyba wyszło w miarę przyzwoicie. Jeżeli chodzi o minusy, no to na pewno minusem posiadania buforu przy pompie ciepła, tak jak w moim przypadku, jest to, że na pewno tracimy około 2 stopni na zasilaniu. Czyli jeżeli zasilamy 30 stopniami temperatury podłogówkę i nie mamy buforu, to o te 30 stopni od razu idzie nam w podłogę. Tutaj z kolei jest tak, że te 30 stopni idzie w bufor, a z buforu na podłogę idzie pewnie, bo mam czujnik 2 stopnie, 3 stopnie mniej. Więc jest strata, ale myślę, że ta strata jest tak niewielka, że jeżeli ma mi służyć dłużej ta pompa i sprężarka, to ta strata, myślę, tych 2 do 3 stopni jest nieodczuwalna w rachunku, w moim po prostu odczuciu. Od razu mówię, w moim odczuciu. No to ten bufor to są chyba takie dwa najważniejsze tematy, czyli pomaga przy defroście i obniża tą temperaturę zasilania. Osobiście nie wiem, co jeszcze mogłoby pomóc zaszkodzić posiadanie buforu w kotłowni. No oprócz tego, że jeżeli mamy naprawdę bardzo duży bufor, no to tak jak wspominałem, możemy oddawać tą energię w późniejszym czasie.
Kolejnym minusem jest kasiora, czyli musimy wydać troszkę więcej kasy na czujniki, na bufor, na podłączenie tego, więc to jest też kolejnym minusem i chyba najważniejszym, dlatego wiele osób nie montuje tego buforu, a być może dla instalatorów, takich, którzy chcą szybko to zrobić, po prostu nieopłacalne, bo tracą czas, pieniądze, a tak łatwiej zamontować od razu zasilanie do podłogówki. Tylko pamiętajcie, że jeżeli zakręcicie podłogówkę, którąś pętlę przykręcicie, którą zakręcicie na stałe, ten zład wody robi się mniejszy. Jeżeli macie termostaty, uważam, że obowiązkiem jest mieć właśnie bufor i wtedy im większy troszkę bufor, tym lepiej, ze względu na to, że po prostu zamykacie pętlę, zamykacie zład wody, no i pompa będzie wam taktować, a chyba tego nie chcemy. Postanowiłem tutaj jeszcze na chwilę zajść, pokazać wam, jak to wygląda u nas w środku. Nie patrzcie na bałagan. Pompa, jednostka wewnętrzna, idzie w bok. I to jest ten bufor, o którym wam wspominałem. Nieduży, bo nieduży, 100 litrów ma, ale zawsze wspomaga trochę pracę i odejście. Już tutaj idzie w bok i wpina się nam do ogrzewania podłogowego. No, jak możecie zauważyć, miejsca nie jest dużo. Tu już mamy pralkę i bałagan większy jeszcze niż na obrazie, który widzicie, ale ten bufor 100-litrowy, on co prawda wcisnął się na wymiar tutaj i powiem wam, że no, dobrze, że on jest. Obok możecie zauważyć zmiękczacz wody, ciepła woda użytkowa. No i tak to wygląda. To też jest bardzo rzecz ważna, separator zanieczyszczeń magnetyczny, więc jeżeli macie go, to super, jeżeli nie, no to zamontujcie, bo to jest bardzo delikatne, a dzięki temu po prostu to dłużej wam pożyje. Tak mi się wydaje i tak pewnie jest. Jakie było, to deszcz pada, nie ma jak chodzić, buty całe mokre, ale niech to wszystko płynie i schnie. Tutaj, jak możecie zauważyć, nasza pompa pracuje. Plusem posiadania pompy ciepła jest to, że mamy defrost. I zobaczcie, ile lodu jest po defroście. Jeżeli wam zabraknie do tak zwanego kompociku, to możecie sobie rozkuć i wrzucić do szklanki. Na pewno będzie smaczniejszy. Z dachu wszystko praktycznie spłynęło, panele odsłonięte. Taką pogodę mam byle jaką, więc, ale te zawsze 200 W. Wciąga, więc myślę, że to jest plus. Słuchajcie, chodźcie jeszcze, zobaczymy, jak wygląda nasza choineczka, czy w ogóle z niej coś będzie i czy się przyjmie. Trochę ją przechyliło, ale jako tako się trzyma. Igły w miarę twarde. Tutaj możecie zobaczyć jezioro jedne i drugie. To jest to, co wam właśnie mówiłem, że to jest ta glina, która w ogóle nie przepuszcza i to jest tragedia. Jak widzicie, deszcz zaczyna coraz mocniej padać i robi się niewyraźny. Także będę się z wami żegnał. Trzymajcie się, cześć.